łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność w Duchu Świętym niech będzie z Wami wszystkimi. Z góry pragnę przeprosić, że jeśli z powodu niemocy ciała dopadnie mnie chwila kaszlu, bardzo przepraszam. Chociaż mam nadzieję, że Pan da mi siłę, aby wypowiedzieć to, co dzisiaj Pan chce nam przekazać, bowiem wierzę, że On daje natchnienie i On wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, bo tak jak słyszeliśmy w tej pięknej pieśni, On działa cudownie i wciąż stwarza nas na nowo. On chce, żeby nasze życie było życiem nowym, abyśmy w tej nowości chodzili. I dlatego dzisiaj chciałbym nieco pogłębić zrozumienie słowa prawda. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus stanął przed Piłatem, rozmawiali, króciuteńkie streszczenie w Ewangelii jest, padło tam na pewno wiele bardzo ciekawych, głębokich słów, ale dwa z nich przywołam pamięciowo, nie otwierając zapisów Ewangelii. Kiedy Pan Jezus Piłatowi powiedział, jaki jest cel, jaki był, bo to się kończy już, cel Jego misji na ziemi. Po co On przyszedł na ten świat? Po co się narodził? Pamiętacie? Aby dać świadectwo prawdzie, prawda? Pamiętamy to. I gdy Piłat to usłyszał, wówczas postawił pytanie, a cóż to jest prawda? No, wydawałoby się, że to jest sprawa oczywista. My wiemy, co to jest prawda. Ale przyjrzymy się temu troszeczkę głębiej, bowiem to, co słyszymy, to, co mówimy, w takim podstawowej ocenie dzielimy tylko na dwie grupy. Coś jest prawdą, a coś nie jest prawdą, czyli jest kłamstwem. Prawda, definicja słownikowa z prawdy, to jest informacja zgodna z rzeczywistością. Taką definicję, w takiej definicji wyrośliśmy, taką definicją posługujemy się i konfrontujemy informacje, które słyszymy, czy są one zgodne z rzeczywistością, czy zostaną potwierdzone, wtedy mówimy tak, to prawda. Ale samo pojęcie prawdy wymaga pogłębienia i podzielenia. I wciąż mam problem, jak nazwać tą drugą część. Ale zanim powiem o tej drugiej części, to chcę powiedzieć o tej pierwszej części prawdy, czyli czym jest rzeczywiście prawda. Biblia definiuje prawdę w kilku miejscach, może nie tyle definiuje, ile przedstawia rolę prawdy w życiu. Już wyprzedzacie pewne myśli, widzę. Pan Jezus utożsamił siebie z prawdą. Niektóre teksty Pisma Świętego będziemy otwierać i czytać, ale myślę, że nie będziecie mieli za złe, że niektóre teksty Pisma Świętego będziemy odtwarzać i przypominać z pamięci, bo są one bardzo często powtarzane i wy znacie
między innymi ten tekst z Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc prawda jest uosobiona w Bogu, podobnie jak z miłością, gdyż znamy to stwierdzenie, to utożsamienie zapisane również przez Jana. Bóg jest miłością, prawda? On nie tylko posiada miłość, ale On jest uosobieniem. A zatem interesujące jest to uosobienie prawdy w Jezusie Chrystusie. Ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. Ale wiecie, znalazłem pewną myśl. Otwórzmy pierwszy list Jana, bowiem to zdanie może nie jest tak często cytowane i tak utrwalone, jak z 14 rozdziału Ewangelii Jana, utożsamienie Pana Jezusa z prawdą. Pierwszy list Jana, rozdział piąty. I tam werset szósty, ale szczególnie ostatnia myśl, bo ten szósty werset mówi: On jest tym, mowa o Panu Jezusie, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Zauważyliście? Jest to podobne utożsamienie. Przypominamy sobie również słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do Samarytanki przy studni Jakuba, odpowiadając na pytanie, gdzie powinniśmy oddawać cześć Bogu, bo wy mówicie, że w Jerozolimie, a nasi ojcowie mówią, że możemy również na górze Garizim. No i pewna rozterka, jak to jest. Pan Jezus odpowiedział na to pytanie, jak to jest w tamtym czasie, jak to w tamtym czasie, i wskazał, że Bóg wybrał Jerozolimę na miejsce, gdzie miała funkcjonować świątynia, ale zapowiadając przyszłość, mówi, że idzie godzina, gdzie prawdziwi chwalcy będą oddawać Bogu cześć, jak? W duchu i w prawdzie. I w prawdzie. A, w duchu i w prawdzie. Wreszcie przypominamy sobie słowa, które dzisiaj były mottem wprowadzającym nas z Ewangelii Jana z 8 rozdziału, gdzie Pan Jezus do swoich słuchaczy, do ludzi, którzy uwierzyli w Niego, mówi o swoim Słowie, o trwaniu w Jego Słowie, i tam również stwierdza, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To pojęcie zostało przejęte również przez filozofów świeckich, zmodyfikowane, sparafrazowane i często powtarzane jest: prawda wyzwala, prawda czyni wolnym, w różnej formie. Ale prawda uczyni was wolnymi. Takich zdań moglibyśmy czytać więcej, ale pozwólcie, że ograniczę się do tych przywołanych myśli. A zatem prawdą jest to, co wyzwala. Prawdą jest to, co buduje. Prawdą jest to, co pomaga. Prawdą jest Bóg. Nie mogę jeszcze nie wskazać kilku myśli, mianowicie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, którego treść nazywamy tą arcykapłańską modlitwą, czytamy pewne zdanie, również znane nam: poświęć ich w prawdzie Twojej, 17 werset, słowo Twoje jest prawdą.
Słowo Twoje jest prawdą. Ale też spójrzmy na słowa zapisane w Psalmie 119. Jest to jeden z najpiękniejszych w swej treści psalmów. Wiecie, mówię jeden z najpiękniejszych, bo czasami mam problem, gdy czytam psalmy, który z nich jest najpiękniejszy. Wiecie, zawsze najpiękniejszy jest ten, który w tej chwili cytuję. A jak na drugi raz będę cytował 116, to powiem, że jeden z najpiękniejszych psalmów 116. Rozumiemy czasami może taką trudność. Psalm 119 i tam przeczytamy kilka wersetów. Spójrzmy na werset 30. Obrałem drogę prawdy, prawa Twoje stawiam przed sobą. Werset 43. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, gdyż pokładam nadzieję w prawach Twoich. Werset 86. Wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Werset 142. Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a zakon Twój jest prawdą. 151 werset powtarza: bliski jesteś, Panie, wszystkie Twe przykazania są prawdą. I 160 werset: prawda jest treścią słowa Twego. Te słowa są powtarzane wielokrotnie przez różnych autorów i proroków. Prawda. Cóż to jest prawda? Postawił pytanie Piłat. Ale wiecie, tekst pisany ma to do siebie, że zapisane są tylko słowa. Ale te same słowa można inną melodią wyśpiewać i będą miały inne znaczenie. Bo te same słowa mogą być sformułowane jako pytanie poszukiwacza prawdy, który z zaciekawieniem pyta, cóż to jest prawda, co to jest prawda. Ale mogą być te same słowa zaśpiewane ironicznie, cóż to jest prawda. Ty masz swoją prawdę, a ja mam swoją prawdę. Czy tak jest? Moi drodzy, powiedziałem na początku, że prawdą jest informacja zgodna z rzeczywistością. I mamy w Piśmie Świętym opis, że Bóg stworzył świat i wszystko, co go wypełnia, i człowieka. I to jest prawdą. A potem mamy opis kuszenia Ewy przez węża i upadek Ewy. To też jest prawdą. Potem mamy dramatyczną historię bratobójstwa. I to też jest prawdą. Ale powiedzcie mi, czy ta prawda was wyzwala? Czy ta prawda was buduje? Czy ta prawda wam pomaga w życiu? Przeczycie, nie? No nie. Czy ta prawda jest Bożym Słowem? Czy Jezus jest tą prawdą? Nie. A więc jest to jakaś inna prawda. Jakaś inna prawda. I moi drodzy, my borykamy się w naszym życiu
z tymi dwoma rodzajami prawd. I czasami mam pokusę, aby ten drugi rodzaj prawdy nie nazywać prawdą. Ale Biblia go też nazywa prawdą. Tylko, że odróżnia go od Bożej prawdy, od Bożego Słowa. Dlatego spójrzmy na kilka słów, kilka takich życzeń zawartych w psalmach jeszcze. Kilka tylko wybranych. Nie będę czytał 50, czyli tych, które powtarzają, ale wystarczy, gdy spojrzymy może tylko na dwa. Psalm 25 i tam werset 5. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Dawid woła, prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, ciebie tęsknię, wyglądam każdego dnia. Utożsamiacie się z tymi słowami? Stają się one waszym pragnieniem, waszą tęsknotą? Psalm 43, werset 3 brzmi tak. Ześlij światło i prawdę swoją. Niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Takich zdań czytalibyśmy dziesiątki. Poprzestańmy na tych dwóch. Twoja Boża prawda. Ta Boża prawda buduje. Ta Boża prawda czyni człowieka wolnym. Ta Boża prawda czyni człowieka szczęśliwym. Ale ta inna prawda, nie Boża, zniewala, przygnębia. Ktoś tą inną prawdę nazwał faktem albo rzeczywistością. Wiecie, ciekawe to jest. Nawet dziennikarze, którzy przekazują informacje, nazwali to fakty i wydarzenia. Prawda? No jak wysłuchamy tych wszystkich informacji, czujemy się lepiej? Wolni? Szczęśliwsi? No ale to są relacje z tego, co się dzieje na świecie. I w tej definicji filozofii greckiej jest to prawda, jest to zgodność z rzeczywistością. Abstrahuję od manipulacji i jakichś tam przekłamanych informacji, prawda? To jest odrębny temat. A więc wszystkie informacje, które do nas docierają, gdy do tej pory dzieliliśmy tylko na dwie grupy i kwalifikowaliśmy w przedziale prawda lub kłamstwo, chciałbym, żebyśmy rozumiejąc Boże Słowo, rozumiejąc Bożą ideę, pogłębiając to zrozumienie, dzielili na trzy kategorie. Na trzy kategorie. Moi drodzy, dlaczego nasze życie nieraz przygnębia nas? Bo koncentrujemy się na tej złej prawdzie. Za dużo rozmyślamy o tych złych rzeczach. Mąż koncentruje się na tych złych cechach swojej żony. I często jej wypomina i mówi, a bo ty to jesteś taka i owaka. Powiem pewne świadectwo, smutne świadectwo. Duża część mojej służby pastoralnej, myślę nie tylko mojej dzisiaj, to służba podobna do straży pożarnej.
Wiecie, kiedy straż pożarna jest potrzebna? Tu jest wezwanie, tam jest wezwanie, tu się pali, tam konflikty, tu potrzebna jest pomoc. I zostałem poproszony przez córkę dorosłą o rozmowę z jej rodzicami w moim wieku, którzy przez lata czytają Pismo Święte, znają Ewangelię, nawet są aktywni w zborze, nie tylko w kwestii, załóżmy, zabierania głosu, ale również w posłudze słowem. Wolontaryjni kaznodziejowie. I myślą o rozwodzie. Konflikty, konflikty, konflikty. W sobotę ładny garnitur. Poprawiona fryzurka. Uśmiech numer 5. I nikt nie wie o tym, co się dzieje. Jednym z elementów takiej terapii, nazwijmy, jakiegoś rozwiązania problemów, jest takie zadanie, które rozwiązujemy, że każdy z małżonków ma wypisać na kartce ocenę samego siebie i ocenę drugiego. Jaką? Wypisać nie listę z encyklopedii, ale wypisać zauważone u siebie, najpierw u siebie, wady i zalety. A potem zauważone, nie, mówię, powtarzam, nie listę, prawda, bo listę możemy długą wymienić, ale zauważone wady i zalety u swojego małżonka. We wszystkich przypadkach lista wad jest 3 razy dłuższa niż zalet. U siebie czy u małżonka? Dobre pytanie. Najczęściej u małżonka. Ale wiecie, co było najbardziej smutne, co się czasami zdarza? Tym razem małżonka zatrzymała się przy zaletach męża i mówi: nie zauważam ani jednej. Czyż naprawdę twój mąż nie ma ani jednej zalety? Wiecie, koncentrowanie się na wadach prowadzi człowieka do takiego zaślepienia, że nie potrafi dostrzec ani jednej zalety. Wiecie, to już generalnie nie ma na ziemi człowieka, który by miał tylko wady i nie miał ani jednej zalety. Najgorsi przestępcy też mają przynajmniej jakąś jedną zaletę. Nie dostrzegam ani jednej zalety. Czy wady, jakie posiadamy, są prawdą? A ja to już teraz wiem, jaki ty jesteś. Ja to już się poznałem na tobie i wiem, jaka ty jesteś. Prawda? Kiedy w takich okolicznościach mówię. I teraz, gdy zauważamy, ktoś mi zrobił krzywdę, ktoś mi powiedział przykre słowo. A, to ty właśnie teraz taki jesteś. Wiecie, my w naszej przekornej, grzesznej naturze mamy skłonność do tego, żeby dobre cechy traktować tylko jako udawane, ale jeżeli ktoś zrobi mi krzywdę, to teraz ja wiem, jaki ty naprawdę jesteś. A może to jest zupełnie odwrotnie. Może ty jesteś dobry, szlachetny, ale coś ci się nie udało. Nie wyszło. Rozumiemy? Odwrócone spojrzenie. Jak Bóg patrzy na nas?
co Bóg widzi, patrząc na swój lud? Wszystko widzi. Wszystko widzi. I on nieraz mówi: wytknij mojemu ludowi jego grzechy. Pokaż mu jego błędy, mówi do proroków. Oczywiście, Bóg nie jest ślepy. Widzi wszystko. Ale wiecie, co mnie zdumiało, czytając historię narodu izraelskiego? Otwórzcie 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 24. A tam jest opisane spotkanie Bożego proroka nie z Izraela, Bożego proroka Moabity, ale Bożego proroka z królem Moabu. Znamy tą historię, nie będę jej opowiadał, dzieciom ją opowiadamy, jest to jedna z takich bardziej fascynujących historii biblijnych. W 23 rozdział. I tam jedno ze świadectw, jakie wygłosił Bileam przed Balaakiem, wiemy, po co został zaproszony, wiemy, że się dał sprzedać, prawda, za pieniądze, no ale jednak Pan Bóg postawił pewną granicę i powiedział: nie będziesz mówił czegoś innego, mimo że się sprzeniewierzyłeś i został odrzucony. Dlatego Bileam stał się ostrzeżeniem dla wielu, prawda? Jakub powie: biada tym, którzy idą drogą Bileama, który za zapłatę chciał pewne rzeczy zrobić. Od 18 wersetu w 23 rozdziale czytamy: wygłosił swoją wyrocznię Bileam, mówiąc: powstań, Balaaku, i słuchaj, napłoń ku mnie swoich uszu, synu Syppora. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić, on pobłogosławił, ja tego nie odmienię. I teraz najważniejsze świadectwo, jakie Bóg ustami Bileama wypowiada o Izraelu. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg, jest z nim. Nie są to zdumiewające słowa? Godne zastanowienia. Tak Bóg spoglądał na swój lud. Krnąbrny, uparty, odwracający się od niego. Ale Bóg tak na niego patrzył. Wiecie, dlaczego tak na niego patrzył? Bo Bóg chciał, żeby ten lud taki był. To jest Boży sposób działania. Kochana żono, jeżeli twój mąż cię denerwuje i stale myślisz o jego wadach, spróbuj spojrzeć na niego innymi oczyma. Spróbuj zauważyć u niego zalety. Kochany mężu, to samo. Gdy twoja żona cię denerwuje i masz tego wszystkiego dość i twoje myśli kręcą się tylko wokół tych wszystkich złych rzeczy, tych wad, które na co dzień pokazuje swoim życiem, spojrzyj innymi oczyma. Poproś: Panie Boże, pomóż mi spojrzeć twoimi oczyma na moją małżonkę. Naucz mnie. Pokaż mi twoją prawdę. Wiecie, my na siebie patrzymy źle i o sobie myślimy bardzo źle często.
i dlaczego ponosimy porażki? Bo koncentrujemy się na złej prawdzie. No bo ja już taki jestem. Na złej prawdzie. Złą prawdą karmimy się z ekranów telewizyjnych. Złą prawdą nieraz dzielimy się na spotkaniach rodzinnych. No mówimy prawdę, a ty wiesz, co ta Nowakowa narobiona, męża zdradziła. A on ją pobił. No i sprawa trafiła na policję, w sądzie. No, prawda. Ale jaka prawda? Jaka prawda? Czy czujesz się tym wzmocniony? Czy czujesz się tym uwolniony? Jeżeli wytykasz błędy swojej żonie, swojemu mężowi, jeżeli wytykasz, kochana mamusiu, błędy swojemu dziecku, to jest rzeczywistość, to jest fakt. Ale czy ty jemu pomagasz? Dzisiaj świeccy psycholodzy odkrywają prawidłowość, że w wychowaniu dzieci, rodzice, uważajcie, słuchajcie uważnie, w wychowaniu dzieci powinno być 80% pochwał, uznania i pozytywnego motywowania. A 20% powiedzmy sobie uwag wytykających ich błędy. A dzisiaj bywa tak, że rodzice 95% to jest, no głupi jesteś, głupia jesteś. No ty nic innego, no przecież to jest normalne. I potem dorosła osoba mówi, mama mi mówiła wciąż, że jestem głupia. Ojciec mówił, że jestem głupia. W szkole mi mówili, że jestem głupia. No i uwierzyłam, że jestem głupia. Wiecie, czasami protestujemy, ale to działa nie tylko na naszą świadomość. To działa na nasze serce, na naszą tożsamość, na naszą postawę. Na naszą postawę. Na jakiej prawdzie koncentrujesz się na co dzień? Jaką prawdę mówisz? Wiecie, w tym 8 rozdziale Ewangelii Jana, otwórzmy go, to słowo chciałbym, aby wybrzmiało dosłownie, chociaż znamy te słowa, bo są one w tej grupie bardzo często cytowanych. Bowiem Pan Jezus, mówiąc o prawdzie i o wolności, spotkał się z protestem swoich słuchaczy, bo mówią, co ty nam tu mówisz o wolności? My jesteśmy wolni. My nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli, prawda? Ten fragment rozmowy. Więc o jakiej ty niewoli mówisz? O jakim wyzwoleniu? Z czego? I Pan Jezus mówił, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A każdy, kto mówi o grzechu, kto kolportuje grzech, niewolnik nie pozostaje w domu, ale tylko syn pozostaje w domu. A syn, jeżeli grzeszy, to nie jest niewolnikiem? Wiecie, niektórzy w tym świecie uważają, że jak ma ojca prezydenta, to mu wszystko płazem pójdzie. To nic nowego, bo Izraelici w tamtym czasie też myśleli, że jak mają ojca Abrahama, to wiele rzeczy im płazem ujdzie. I Pan Bóg ze względu na ich ojca już patrzy na nich z przymrużonymi oczyma. Bo ojcem naszym jest Abraham. Taka jest natura i taka jest skłonność ludzi. I kiedy doszło do konfrontacji ojcowstwa, to wypowiedział Pan Jezus słowa
przed przeczytaniem których ja zawsze wypowiadam, że drżę. Bo w 44 wersecie znajdujemy zapisane słowa, że Pan Jezus powiedział do tych słuchaczy, a pamiętajmy, to byli ludzie, którzy uwierzyli w Niego. Powiedział: ojcem waszym jest diabeł. I chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Bo w nim nie ma prawdy. Czy diabeł tylko kłamie? Zaprzecza prawdzie? Jest ojcem kłamstwa. To, więc to jest mowa. Ale kochani, ale chciałbym powiedzieć, podkreślić, że kiedy diabeł skusił i kusi i odnosi sukcesy, udaje mu się doprowadzić ciebie do grzechu i potem mówi Panu Jezusowi: zobacz, co ten twój syn, co ta twoja córka narobi. I oskarża. On jest oskarżycielem. Czy kłamie wtedy? No nie, ja zgrzeszyłem. Ja upadłem, ja uległem pokusie. Ale czy to jest Boże Słowo? Czy to jest prawda, która uwalnia? Nie, to jest ta prawda, która zniewala. To jest ta rzeczywistość, która mnie pozbawia wolności. I teraz Pan Jezus przychodzi po to, aby powiedzieć: jesteś wolny. Uwalnia cię. Aby powiedzieć tą budującą prawdę. By podnieść i powiedzieć: kocham Cię. Kocham Cię pomimo. Kocham Cię. Panie Boże, ja nie zasługuję na Twoją miłość. Nie, absolutnie. No, czy na miłość możemy zasługiwać? Czy ktokolwiek zasługuje? Czy miłość jest nagrodą za zasługi? Moi drodzy, otwórzmy list do Efezjan, rozdział 4, list do Efezjan, rozdział 4, werset 21. Możemy czytać 20 i 21. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostaliście, gdyż prawda jest w Jezusie. Prawda jest w Jezusie. Każda prawda? Nie. On grzechu nie popełnił. Boża prawda. Prawda jest w Jezusie. I teraz na tej podstawie słowa zachęty, jakie słyszeliśmy już dziesiątki razy, dzisiaj one są nam przypomniane, czytajmy dalej. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I dlatego odrzuciwszy, 25 werset, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Czekaj, ja ci teraz prawdę powiem, aż ci w pięty pójdzie. Czy mówimy prawdę? Jaką? Czyją? Czyją?
W jakim celu? Co chcemy osiągnąć? Czy pomagamy w ten sposób bliźniemu? Czy takie wyrąbanie prawdy pomaga mu? Czasami potrzebne jest to fakt. I dlatego powiedziałem, Bóg też stosuje ten element, wskazując człowiekowi, bo czasami człowiek jest zaślepiony. Zaślepiony. Grzech zaślepia. Ta zła rzeczywistość, tragiczna rzeczywistość zaślepia. I my wiemy o tym. Klasyczny przykład Dawida, jego najtragiczniejszego zdarzenia, czynu. I kiedy przyszedł do niego prorok Natan, mówi, Panie Boże, na co Ty mnie narażasz? Skoro Dawid nie powstrzymał się od skazania Uriasza, to ja chyba idę również na ścięcie, na śmierć. Idź do Dawida. Ale jak mu to powiedzieć? I Pan Bóg go nauczył. Wiecie, Pan Bóg go nauczył. Opowiedział mu pewną historię o dwóch sąsiadach. I mówi, Dawidzie, oceń. No Dawid ocenił słusznie. A teraz Natan zamknął oczy. Przełknął ślinę i mówi, to chyba będzie ostatnie słowo, jakie wypowiem. No i mówi, królu, ty dałeś wyrok na siebie, to ty jesteś. Wstrzymał oddech i czekał reakcji po ludzku. Ale wiecie, co Dawid wtedy zrobił? Choć nie jest to napisane, wyobrażam sobie, że złapał się za głowę i powiedział, co ja narobiłem? Co ja narobiłem? W podobny sposób czytamy historię Piotra, któremu kilka godzin wcześniej Pan Jezus powiedział, zaprzesz się mnie. On mówi, nie, nigdy, nie, nie zaprę się. Znamy tą historię, ale gdy dotarło do jego, on zaślepiony był w danym momencie, zrobił coś przeciwko sobie. Ale gdy dotarło do niego, to nie stanął butnie i nie powiedział, no tak zrobiłem i cóż. Ale zapłakał gorzko i mówi, co ja narobiłem. Grzech zaślepia. Grzech zaślepia, chociaż wydawałoby się, to jest oczywiste. Ale każdy z nas, patrząc na siebie, na swoje nieraz złe zachowanie, i mówię, no dlaczego ja to zrobiłem? Co mnie zaślepiło? Prawda? Grzech zaślepia. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, ale Bożą prawdę. Nie ludzką prawdę. Nie tą tragiczną rzeczywistość, która nas otacza. I w niej babrzemy się jak w błocie, jak w bagnie. Z tego Pan Bóg nas obmywa, ale niektórzy ludzie wracają do tego, jak owa przysłowiowa świnia. Piotr mocnych słów użył, apelując o to, abyśmy koncentrowali się na prawdzie. A zatem, moi drodzy, moim zwyczajem nie kończę kazania, nie wyczerpałem, mimo nawet tego, że w moich notatkach jest jeszcze kilkanaście wersetów, które w podobnym kierunku idą, prawda? Rozgraniczając tą Bożą prawdę, tą prawdę, która czyni nas wolnymi, która pomaga, która buduje. I pozwólcie, że co często mówię, ustępując miejsca boskiemu nauczycielowi, Duchowi Świętemu, który jest prawdą i On wprowadzać chce nas w prawdę.
pomagać, żeby nasze życie przebiegało w prawdzie, w Bożej prawdzie. Pozwólcie, jeden werset przytoczę, znany również. Moglibyśmy go z pamięci, wielu z was zna go na pamięć. List do Filipian, rozdział 4 i werset ósmy. Wreszcie bracia, przekład Biblii Gdańskiej tam używa takiego zwrotu, w końcu bracia. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Czy grzech jest prawdziwy? Grzech jest rzeczywistością. Tragiczną rzeczywistością. Ale przejściową, bo grzech zostanie zlikwidowany. Prawda, Boża prawda jest wieczna jak Bóg. Myślcie o tym, co prawdziwe. Ty, kochany mężu, żono, powiedz, ja Ciebie kocham, bo jesteś dzieckiem Bożym. Bo Bóg Cię stworzył tak cudownie. Wiecie, to jest fajnie, gdy mąż i żona są jedne myśli i rozumieją Ewangelię. Wiem, że te problemy inaczej rozwiązywane są, gdy nie ma jednomyślności. Gdy ludzie w małżeństwie idą różnymi drogami. To jest, wiem i zdaję sobie sprawę z tego. Ale wiecie, nawet ludzie, którzy, co przytoczyłem wcześniej w świadectwie, którzy idą tą samą drogą, też są narażeni na ataki szatana. Też szatan pokazuje tą destruktywną prawdę, tą prawdę, która rozrywa, która dzieli, która przygniata. I tak stale przed oczyma. Apostoł Paweł zachęca, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wiecie, w języku polskim ten zwrot w końcu ma podwójne zastosowanie. Bo raz znaczy to w zakończeniu, dochodząc do sedna, do zakończenia, w końcu, w końcówce, ale drugi raz jest wyrazem takiego akcentu, takiego wykrzyknika. Proszę? Tak, w końcu zastanów się. Rozumiemy? Bo my z natury jesteśmy skłonni myśleć o rzeczach złych. I do tego się nie musimy wysilać. Niektórzy zauważają, bracie, ja to tak nie chcę myśleć o złych rzeczach, a nie wiem skąd te złe myśli i tak są natrętne, że ja o niczym innym nie umiem myśleć. Bo ja nawet na chwilę chcę myśleć o czymś dobrym, to ni stąd, ni zowąd odkrywam, że moje myśli znowuż są złe. Potakujecie głową, czyli te doświadczenia nie są wam obce również. Dlatego potrzebna jest tutaj pomoc Boża. Dlatego potrzebna jest pomoc Ducha Świętego. Bo jako ludzie narażeni jesteśmy na ten przemożny wpływ zła. Na ten przemożny wpływ szatana. Któremu trzeba się przeciwstawić. I dlatego apostoł Paweł, nie wiem w jakim tutaj znaczeniu ten zwrot w końcu, czy mówi to, że już w podsumowaniu swojego listu, czy też akcentuje w końcu, bracia, tyle do was powiedziałem, więc weźcie sobie to do serca. Myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co jest poczciwe, co jest sprawiedliwe, co jest czyste, co jest miłe, co jest chwalebne, cnotą godne pochwały, co jest prawdą Bożą. Dlatego śpiewaliśmy na początku pieśń szczere wyznanie autora, które myślę każdemu z nas coś mówi o słowo z Bożych ust,
Pamiętacie? O słowo z Bożych ust za mało cenię Cię. Za mało cenię Cię. Zastanów się, drogi bracie, droga siostro, czy czasem również w Twoim życiu nie cenisz za mało Bożego Słowa, a za dużo myślisz, koncentrujesz się na tych złych rzeczach i dlatego jesteś przygnębiony, dlatego jesteś osłabiony, dlatego niejednokrotnie gorycz wypełnia Twoje serce, dlatego twarz jest nieraz posępna. I niech tych kilka myśli Duch Święty rozwija w waszych sercach, abyśmy rzeczywiście doświadczyli, że Boża prawda czyni człowieka wolnym. Amen. Amen.